tym momencie trwa spotkanie w UCI, trwa cała ta rada kalendarzowa. No i dzisiaj wieczorem już będziemy widzieli dokładną datę. Dzisiaj, jutro, najpóźniej, nie? Także że cały czas mamy rękę na pulsie, jesteśmy w rozmowach, no ale jeżeli będziemy chcieli zrobić, to chcemy właśnie zrobić początek sierpnia. Gwiazd nigdy nie brakuje, to i Tour de France odkrywa gwiazdy, także ja tu obsadę się nie martwię, a na pewno jest jedno pewne, że zawodnicy no, już są stęsknieni za ściganie się i będzie kolejka chętnych do tego, żeby wystartować Tour de France. No na pewno koronawirus to nie tylko kolarstwo, to cały sport, prawda? I gospodarka, i finansowanie, i tak dalej, to jest naprawdę duży problem dla całych państw, nie tylko dla organizatorów wyścigów, nie? Ale i czy organizatorów grup. Na pewno no, trzeba się liczyć z tym, że będą ograniczenia jakieś finansowe, prawda, ograniczenia w wynagrodzeniach dla zawodników. No to z tym się trzeba liczyć, że no, nie będzie tak samo, że się stryknie za dotknięciem różdżki, wszystko wróci na to samo miejsce, bo wiem, że z tego, że te grupy też porobiły ograniczenia. Wiemy, że też grupa CCC Polska, Dariusza Miłka też ma problemy finansowe. No i jedno jest pewne, że w sporcie zostaną ci ludzie, którzy mają pasję. Może niekoniecznie ci, którzy liczą na jakieś tam wielkie zarobki na początku, prawda, ale że mają pasję i zostaną tacy organizatorzy z pasją i zawodnicy z pasją i dyscypliny sportu, gdzie jest tych ludzi jak najwięcej.